tak, że kiedy my się. Że kiedy my jesteśmy w takich emocjach, w ogromnych, ogromnych emocjach, to tam absolutnie nie ma miejsca na nic i tam my nie jesteśmy w stanie niczego kompletnie zobaczyć. Nie mamy przestrzeni na drugą osobę, nie mamy przestrzeni na siebie, mamy przestrzeń tylko i wyłącznie na ból, na żal, na wyrzuty różnego rodzaju, na wątpliwości, na takie poczucie winy, wstyd, milion różnego rodzaju kombinacji tych niskowibracyjnych emocji, ale tam absolutnie nie ma miejsca na to, żeby pobyć ze sobą i zobaczyć, co tak naprawdę się z nami stało. I dzisiejszy temat jest bardzo, bardzo mocnym tematem. Tematem, który tak naprawdę w moim życiu diametralnie zmienił wszystko, jeśli chodzi o kwestię rozstawania się. Jest to temat dotyczący tego, co druga strona potrzebuje od nas w momencie, kiedy się rozstajemy. I co mam tutaj na myśli? Chodzi mi o tą potrzebę, która jest która jest pod kątem energetycznym, czyli na wyższych poziomach. Nie na tym tutaj naszym człowieczym, kiedy to my jesteśmy rozemocjonowani, czujemy krzywdę czy cokolwiek, tylko na dużo, dużo wyższym. I moment, w którym dotarłam do tego i pewien proces zrobiłam, o którym wam też dzisiaj powiem i będę was zachęcała, żebyście sobie to zrobili, jeżeli jesteście w takim momencie swojego życia, to był moment, który całkowicie zmienił wszystko, jeśli chodzi o moją relację z moim byłym partnerem i nagle mogłabym powiedzieć, że zaczęliśmy tworzyć między sobą relację taką, która pasuje dla nas po rozstaniu, a nie taką, jakiej inni oczekują, ale też miałam odczucie, że coś jakby puściło. I sami zaraz się dowiecie, dlaczego to uczucie się pojawiło. Dla mnie to było zaskoczenie, ponieważ nikt mi nigdy o tym nie mówił i ja nie miałam jakby w ogóle takiej wiedzy, że coś takiego można zrobić i że jest to potrzebne. Po prostu w pewnym, jak to zwykle u mnie, w pewnych procesach, w pewnych porannych czy medytacjach, czy działaniach z dziennikiem, pojawiła się taka myśl, taka podpowiedź, aby w tym kierunku pójść i że to pomoże, więc poszłam za to, ponieważ uwielbiam doświadczać nowych rzeczy, uwielbiam wprowadzać nowe rzeczy i testować je, badać, jak one wpłyną na moje życie. Także każdą rzecz w ogóle, którą tutaj macie, z którą macie tutaj do czynienia, to jest rzecz, którą ja przetestowałam na sobie. Także nie jest tak, że ja coś testuję najpierw na was, a potem to wprowadzam w życie, albo co lepsze, w ogóle nie dotykam tego. Każda z rzeczy, o których mówię, wszystko to było czymś, co u mnie zostało wprowadzone i co u mnie zadziałało i co przyniosło efekty na plus, dlatego się z wami dzielę. I tak samo jest dzisiejszym tematem. Biorę łyczkę wody i przechodzę do tematu. Pierwsza rzecz, jaką chciałabym wam powiedzieć, to... że w momencie, kiedy dwie osoby wchodzą w związek, kiedy dwie osoby wchodzą w relacje, to tam się pojawiają różnego rodzaju oczekiwania, że kiedy my wchodzimy w relacje z drugą osobą, najczęściej mamy ze sobą jakiś bagaż doświadczeń i ten bagaż doświadczeń powoduje, że my czegoś chcemy od tej drugiej strony. Tak jesteśmy nauczeni, tak mamy wpojone, że jeżeli chcemy być szczęśliwi, to potrzebujemy do tego drugiej połówki. Znacie zapewne takie powiedzenie. Co więcej, łatwiej jest żyć z drugą osobą. Jeśli chcemy się czuć kochani, to potrzebujemy, żeby ktoś nam to pokazał. Jeśli chcemy się czuć szczęśliwi, to potrzebujemy mieć obok siebie kogoś i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj całe mnóstwo przekonań, bardzo mocnych przekonań, które wydają się nam życiowymi prawdami, a które kierują nami i naszymi działaniami i naszymi decyzjami, jeśli chodzi o związek. I to samo jest, kiedy właśnie wchodzimy w związek. Natomiast pod tą warstwą tych wszystkich takich ziemskich rzeczy, z którymi każdy z nas się tak naprawdę styka, celem jest to, aby nastąpiła zmiana życia, ale zmiana życia poprzez zmianę myślenia, poprzez zmianę naszych wibracji, poprzez zmianę naszej energii. Czyli nie idziemy w zmianę naszego życia poprzez kopanie rowów gdzieś tam przy ulicy, tylko poprzez stanięcie się kreatorami w naszym życiu. A żeby stać się kreatorem, musimy przestać być robotnikiem. Inaczej to po prostu nie zadziała. Kreator
w ostateczności kopie doły, naprawdę mega ostateczności. Są od tego inni, którzy to robią. I nie mam tu na myśli innych ludzi w tym pojęciu, o którym mówię, tylko mam na myśli tutaj inne siły sprawcze, które zadziałają na naszą korzyść. I to jest moim głównym jakby przesłaniem, żebyście załapali tą różnicę, żebyście wyszli z tego myślenia takiego, że my coś musimy, że musimy się jakoś poświęcić, że musimy się jakoś przekonywać, zmuszać, oddawać i tak dalej, płacić za coś, czymś, jakoś, żeby coś uzyskać. To tak nie jest. Jesteśmy kreatorami, ale dopóki nie zdamy sobie z tego sprawy, to niestety tkwimy w takiej przestrzeni, gdzie musimy coś robić siłą mechaniczną. I jeżeli jesteśmy w związku i ten związek z różnych względów okazuje się, że tam coś po prostu nie strybiło i nie zadziałało i on się rozpada, to chcę Wam powiedzieć, że na takim bardzo mocno wysokim poziomie energetycznym tam są pewne rzeczy, których druga strona potrzebuje. I to są rzeczy, jedną z tych rzeczy jest uznanie. Co mam na myśli, mówiąc tutaj uznanie tej drugiej strony? Chodzi o uznanie wkładu, który ta druga strona wniosła w nasze życie. To jest na poziomie duszy, na poziomie bardzo wysokiej świadomości, tam, gdzie tak naprawdę my weszliśmy w relację z tą drugą osobą, tam, gdzie my zdecydowaliśmy się, że taka i taka osoba wejdzie w konkretną rolę w naszym życiu, spotkamy tą osobę i ona tą rolę odegra, i odegra tą rolę po to, żebyśmy my z tej relacji wyciągnęli konkretne wnioski, konkretne wartości, konkretną naukę, nie po to, żeby nas zniszczyć, ale po to, żebyśmy się wznieśli, po to, żebyśmy sobie wskoczyli na wyższy poziom. Dajcie mi chwilę, bo mój pies mnie tutaj rozprasza. Tofi. Hej. Okej. Więc druga osoba, która się pojawia w naszym życiu, pojawia się w konkretnym celu. I my oczywiście podchodzimy tutaj do tematu bardzo mocno kolokwialnie, czyli po to, żeby założyć związek, żeby założyć rodzinę, żeby być szczęśliwym, żeby się zakochać i tak dalej, i tak dalej. I tak, to jest ta wierzchnia warstwa, którą my widzimy. Natomiast nie jest to jakby jedyny powód, dla którego wchodzimy w relacje. Wchodzimy w relacje z różnymi ludźmi, między innymi tworząc związki, tworząc małżeństwa i zakładając rodziny. I na głębszym, dużo, dużo głębszym, na wyższym poziomie celem tego jest to, aby dana osoba coś nam pokazała, abyśmy my z tej relacji coś wynieśli, coś przerobili, wzięli dla siebie i albo ta relacja wskakuje na wyższy poziom, albo ta relacja się rozchodzi i dwie osoby idą, każda idzie w inną stronę. My, większość ludzi oczywiście tak do tego nie podchodzi, bo wiadomo, że tak jak powiedziałam, jest tam ból, jest tam lęk, jest tam strach, co dalej, jak ja sobie poradzę, jeżeli są dzieci, to co teraz z dziećmi, jest dużo żalu, jest dużo gniewu, jest dużo złości, dochodzą do tego jeszcze inne czynniki, czyli wszyscy ludzie wokół nas, którzy się zbierają i którzy są super doradcami, i to wszystko powoduje, że jesteśmy w takim kołowrotku, w którym trudno jest nawet zobaczyć jakąkolwiek tam wyższą warstwę i wskoczyć na wyższy poziom. I to wszystko nie pomaga nam, aby się zatrzymać. Ale jest jakby taki moment, w którym ja do tego momentu, jak doszłam, to zobaczyłam, że ta druga strona, ona mi coś dała. Mój były partner, on mi coś dał. Nie mówię tylko o dziecku, które wspólnie mamy, ale ja z tego związku miałam wynieść konkretną naukę dla siebie. I to była bardzo mocna nauka. Ale dopóki byłam w tym bólu, dopóki byłam w tym żalu, mimo że to ja podjęłam tę decyzję, to on wciąż był i w tej niesprawiedliwości poczułam się ogromnie, czułam, że to jest w ogóle nie okej, że to jest w ogóle nie fair, że jak to możliwe, że jest jakaś niepisana zasada na tym świecie, że to matka musi zostać
z dwójką dzieci, jak to jest, że nawet jeżeli ja podejmuję decyzję o rozstaniu, bo coś jest nie tak, nie idzie nam w tym związku tak, jak chciałabym, aby szło i to się po prostu rozchodzi, to on zostaje na tej wygranej pozycji, bo on zajmuje się dzieckiem kilka godzin dziennie, ja się zajmuję przez cały czas, ja muszę się z wszystkim borykać, ja muszę się o wszystko martwić, ja muszę się martwić, skąd wziąć pieniądze na to, na tamto i na owamto i tak dalej, i tak dalej. I wiele tutaj takich właśnie rzeczy, takiego pretensji i żalu było. I w tym wszystkim trudno było mi cokolwiek zobaczyć. Ale przyszedł taki moment, że zaczęłam się zastanawiać, tu musi być coś, musi być coś. Musi być jakaś opcja, jakieś wyjście, które pokaże mi, o co tak naprawdę w tym chodzi, dlaczego to ta relacja nasza po prostu poszła w taką stronę, w jaką poszła i co tam jeszcze jest, co ja mogę zrobić, żeby na ten moment, który w tej chwili jest, czyli jak nie jesteśmy razem, a mamy wspólny cel, którym jest opieka nad naszym dzieckiem, co ja mogę zrobić, żeby łatwiej nam to szło? Co ja mogę zrobić, żebym ja się z tym lepiej czuła, bo ja się czułam tragicznie. I zobaczyłam, że tak naprawdę właśnie na poziomie dużo, dużo wyższym niż nasze ciało fizyczne, tam jest konkretna potrzeba. Ta druga strona energetycznie potrzebuje być uznana. Co to znaczy uznać tą drugą stronę? To znaczy uznać jej wkład i co dzięki niej w naszym życiu zmieniło się. Jakie wartości wyciągnęliśmy z tego rozstania. Więc usiadłam, opowiem Wam o swoim procesie. Usiadłam i napisałam list. I w tym liście, ale z takiego poziomu bardzo, bardzo głębokiego wewnętrznego połączenia się ze sobą, ze swoim sercem, poprzedziłam to sobie medytacją, oczyszczeniem, wyciszeniem i połączeniem się, tak jak powiedziałam, ze sobą wewnętrznie, napisałam list i w tym liście podziękowałam mojemu byłemu partnerowi za to, co dzięki niemu zrozumiałam, za to, co z tego związku wyniosłam, za to, jakie dał mi ten związek wartości. I każdą z tych rzeczy, którą pisałam, im więcej pisałam, tym więcej wewnętrznie czułam spokoju, tym bardziej czułam, że napływa do mnie miłość, ale to była taka miłość, nie mówię tutaj o stanie miłości, takim zakochania, z jakim mamy do czynienia, kiedy wchodzimy w związek, tylko taka miłość, która cię od środka ociepla, która powoduje, że po prostu czujesz się wspaniale. I moment, w którym napisałam ten list, był momentem, który całkowicie wszystko zmienił. Zauważyłam, że nasza relacja jakby stanęła na zupełnie innych przestrzeniach. Tak jakbyśmy, jakby te pretensje i te całe żale uległy absolutnym rozpuszczeniom. Oczywiście to nie jest tak, że my jesteśmy w tej chwili jak dwa ćwierkające gołąbki i nie pojawiają się między nami konflikty. Chodzi bardziej o to, że moje patrzenie na daną sytuację zupełnie uległo zmianie. Ja zaczęłam i dałam sobie pozwolenie na to, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy i każda rzecz, każdy jakikolwiek konflikt, każde nieporozumienie, które w tej chwili między nami następuje, ono jest rozwiązywane zupełnie w inny sposób. I to jest coś, co bardzo mocno mi pomogło. I już się odnoszę do tego, co Katarzyna napisała. Katarzyna napisała coś takiego. Naprawdę wygrana pozycja, bo ma dzieci na powiedzmy 2 dni. Dla mnie to tragiczna sytuacja. Nie wiem, Katarzyno, co to znaczy. Nie wiem, co masz tutaj na myśli. Ja jakby mogę bazować tylko na swoim doświadczeniu i z moim byłym partnerem doszłam do takiego porozumienia, ale przede wszystkim to porozumienie nastąpiło we mnie, słuchajcie, bo to nie jest tak, że ktoś nas zmusza do tego, żebyśmy my poszli do sądu. To nie jest tak, że my musimy iść z kimś na zadr, kiedy dochodzi do rozstania. To tylko od nas zależy, na ile mamy w sobie otwartości, ale też i na ile jesteśmy pogodzeni ze sobą, z daną sytuacją, aby stworzyć relację po rozstaniu, która będzie korzystna dla nas, dla drugiej strony i dla dzieci. To tylko od nas zależy, więc mogę Wam tylko powiedzieć, jak to wygląda w tej chwili u mnie z perspektywy dwóch ojców, z jednym mam starszą córkę, z drugim mam młodszą córkę i zarówno z jednym, jak i drugim moja relacja i mój cel jest taki, że obaj mogą odwiedzać swoje dzieci wtedy, kiedy potrzebują. Z młodszą córką, ponieważ z tym byłym partnerem
jesteśmy w tym samym mieście, więc my się tak naprawdę wymieniamy opieką nad nią. Przyjęliśmy takie rozwiązanie, na ten moment ono działa, jak będzie to wyglądało później, nie mam pojęcia, co się będzie działo, kiedy pojawi się dodatkowo trzecia osoba w moim lub jego życiu, nie wiem, nie zastanawiam się nad tym. To chcę Wam powiedzieć, że to jest ta różnica, która u mnie dużo zmieniła. Nie wiem, co będzie dalej. Wiem tylko, co jest tu i teraz. Tu i teraz wygląda to w ten sposób, że dzielimy się opieką, czyli on w tej chwili opiekuje się naszą córką od rana do popołudnia, potem ja się nią zajmuję. Możemy sobie na to pozwolić, bo mamy w taki sposób stworzone nasze życie zawodowe, oboje prowadzimy firmy i mamy elastyczny ten czas pracy. Gdybyśmy mieli inną sytuację, pewnie byśmy potrzebowali to dopasować pod nas, pod sytuację, która ma miejsce. Ale w naszym przypadku bardzo dużo zmieniło, tam było kilka rzeczy, które na to wpłynęły, natomiast określenie i rozmowa, co jest dla nas ważne i określenie, że dziecko jest dla nas ważne i jej samopoczucie i to, że nie było nikogo absolutnie trzeciego w naszym życiu, kiedy się rozstawaliśmy, myślę, że to bardzo mocno nam pomogło, aby wypracować taki schemat. W tej chwili mija już rok praktycznie od tego, jak nie jesteśmy razem i cały czas to, co się między nami dzieje, ta relacja, ona coraz bardziej się kształtuje i z każdym dniem jest coraz prościej. Ale to jest z mojej perspektywy. I co chcę powiedzieć tutaj, bo domyślam się, że to, co Katarzyna napisała, że wygrana pozycja, bo ma dzieci na powiedzmy 2 dni w tygodniu. Myślę, że to są, słuchajcie, to są decyzje i to są sytuacje, które zostały ustalone nie z poziomu miłości. Wybaczcie, ale to jest takie moje zdanie. To są sytuacje, które zostały ustalone albo przez sąd. Sąd ustalił konkretne godziny. Albo przez osobę, która czuje się pokrzywdzona. W przeciwnym wypadku, kiedy oddzielimy, kiedy podczas rozstania oddzielamy ja i on i oddzielam od tego dziecko, czyli dziecko jest poza tą całą sytuacją zawiłą między nami i staramy się oboje, aby ono nie było w to zaangażowane, czyli żeby nie było kartą przetargową między nami, między naszym bólem, to wtedy nie widzę powodu, dlaczego miałyby być to 2 dni. Nie widzę powodu, dla którego nie można dzielić się opieką nad wspólnym dzieckiem. Nie widzę takiego powodu. Nie widzę powodu, dla którego trzeba komuś coś zabraniać. Oczywiście każdy z nas ma swoje życie, każdy z nas buduje swoje życie, ale dziecko i decyzja o posiadaniu dziecka była wspólna. I jeżeli jest wyrażona chęć z drugiej strony, to nie widzę powodu, dla którego nie można by było tego podzielić. I wspólnie to dziecko, w wychowaniu tego dziecka być, cały czas trwać, cały czas być obecnym w jego życiu, to jest tylko i wyłącznie nasza wewnętrzna decyzja i sposób, w jaki dogadamy się z tą drugą stroną. I co dalej? Jeżeli ta druga strona nie chce, to też zależy bardzo dużo od nas, jak my się z tym czujemy. I na ile my dajemy prawo tej drugiej stronie, aby podejmowała własne decyzje, ponosiła konsekwencje tych decyzji, ale nie z poziomu takiego, okej, dobra, to jak ty taki i owaki nie chcesz widywać swojego dziecka, to ja ci zaraz tutaj pokażę i wyciągamy gruby kaliber. To jest moment, w którym robimy krok w bok, przyglądamy się temu wszystkiemu i zadajemy sobie pytanie, ja już mówiłam o tym na poprzednim live'ie, kiedy podejmujesz działania z poziomu tu i teraz, czyli obecnej sytuacji, w jakiej jesteś i nie angażujesz trzecich osób ze swojego otoczenia, bo tylko ty wiesz, jak to było i starasz się zrobić tak, aby dziecko nie było kartą przetargową, ale również patrzysz na siebie, na swoje potrzeby, na swoje życie i oddzielasz emocje, te emocje niskowibracyjne od decyzji, które podejmujesz. Wtedy te decyzje są zupełnie inne. Mamy w sobie przekonania, wiele, wiele wzorców, wiele schematów, które powodują, że chcemy się na kimś mścić, że chcemy komuś coś pokazywać, że chcemy komuś coś zabierać, że chcemy kogoś szantażować, że chcemy komuś w jakiś sposób wyrządzić krzywdę albo spowodować, żeby poczuł, jak to jest,
jak to jest nam źle, to niech ta druga osoba też poczuje, jak to jemu będzie źle. I to jest droga, która na pewno nie prowadzi do żadnego rozwiązania. I jedyna droga, która prowadzi według mnie tylko do konfliktów i do zaognienia całej tej sytuacji. Jeżeli pojawiają się jakieś emocje, nie chodzi o to, żebyśmy my spychali te emocje. Ja powiedziałam, że jest moment, kiedy jest ból i potrzebujemy sobie dać ten ból i opłakać to, co się stało, czy wykrzyczeć, czy wyzłościć. Jeżeli nie znamy innych możliwości, nie znamy innych metod, to możemy to zrobić w ten sposób. Ale możemy też zadziałać inaczej. Bo o czym nas informuje wkurw? O czym nas informuje złość? Kiedy sobie na to spojrzymy głębiej, co tam za tymi emocjami stoi? Że co? Że coś się nie udało? Że coś się nie powiodło? Że mieliśmy oczekiwania, które zostały niespełnione? Jak wyglądałby związek, gdybyśmy weszli w związek bez oczekiwań? Gdybyśmy weszli w związek dlatego, że chcemy z kimś być na dany moment, chcemy z tą osobą być, jesteśmy z tą osobą, jest wspaniale, cudownie, decydujemy się na dziecko i wszystko super płynie. W pewnym momencie gdzieś na drodze powoduje, coś się dzieje, że nasza relacja zaczyna ulegać zmianie. Przyczyny tego mogą być różne. My zaczynamy wchodzić w rozwój osobisty, czy zaczynamy pewne rzeczy odkrywać w sobie. Tamta osoba idzie w inną stronę, relacja zaczyna się rozjeżdżać i gdzieś przestajemy jakby być dla siebie atrakcyjni. Przestajemy widzieć wspólnie ten sam mianownik i podejmujemy decyzję o rozstaniu. Jeżeli to jest decyzja o rozstaniu, gdzie w związku nie było takich narzuconych oczekiwań, że ktoś musi coś dla nas dać, że coś musimy otrzymać od tej osoby. Jeżeli tego nie było w tym związku, to co się dzieje? Jesteśmy dorośli, jesteśmy dojrzali, oboje bierzemy odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy, tak? Stworzyliśmy dziecko, stworzyliśmy nowe życie. Oboje jesteśmy rodzicami tego dziecka, więc oboje partycypujemy w jego opiece, w jego wprowadzaniu w dorosłe życie. Żeby nie nazywać tego wychowaniem, ale możecie, jeżeli to u Was funkcjonuje, możecie to nazywać wychowaniem. Oboje jesteśmy za to odpowiedzialni. I jeżeli oboje jesteśmy dojrzali, jeżeli oboje chcemy wziąć za to odpowiedzialność, to bierzemy. Co jeżeli nie? Co jeżeli dzieje się sytuacja taka, która jest bardzo często ostatnią sytuacją, bardzo, bardzo często, że dwie osoby weszły w związek, były to osoby poranione, po trudnym dzieciństwie, po różnego rodzaju sytuacjach z przeszłości, wchodzą w związek z ogromnym bagażem oczekiwań, z ogromnym niedoborem miłości, z ogromnym poczuciem, że druga osoba musi nam coś dać, czego my nie dostaliśmy dawno temu i przekładamy to na tą osobę, oczekując, że ta pustka emocjonalna zostanie napełniona i nie zostaje napełniona, co jest oczywiste, bo nie zostaje napełniona, dlatego że nikt nie jest naszą matką, a my nie jesteśmy już dzieckiem. I te dwa czynniki wykluczają siebie nawzajem, co powoduje, że my jesteśmy ciągle głodni i ciągle tego oczekujemy i te oczekiwania ciągle nie nasycają nas. I co się dzieje? W pewnym momencie jedna z osób decyduje, zadając sobie pytania, dlaczego jest w jej życiu tak, jak jest, wchodzi na ścieżkę rozwoju osobistego i zaczyna cały proces. Może zaczynać od uzdrawiania przeszłości, jeżeli tak chce. Może zaczynać od pracy z tu i teraz. I nagle w pewnym momencie zaczyna w jej życiu się coś zmieniać. Dochodzi do wniosków różnego rodzaju, przemyśleń, zaczyna łapać, o co chodzi, zaczyna zmieniać siebie, zaczyna podnosić swoje wibracje, zaczyna patrzeć inaczej na życie, na wszystko inne, a tamta druga strona pozostaje w przestrzeni, w której jest. I rozjeżdża się. Związek się rozjeżdża. Coraz bardziej rozjeżdża się. Ta druga strona nie chce niczego zrobić, chce być tam, gdzie jest. I okej, to jest okej, bo ma prawo do własnych decyzji, do tego, żeby własne życie poprowadzić własną ścieżką. Jest dorosłą osobą. Co wtedy może zrobić ta pierwsza osoba, która weszła w ten związek, w ten rozwój osobisty? Może zmuszać tamtą osobę, tak? Co się też również bardzo często dzieje. Zmusza tamtą osobę, żeby tamta osoba zaangażowała się w zmianę. Tamta osoba może oponować, może po pewnym czasie się zdecydować, albo może od razu wskoczyć. Różne są scenariusze. Co może jeszcze ta pierwsza osoba? Ta pierwsza osoba może być cały czas w tym związku i przyglądać się sytuacji
jaka się dzieje. To znaczy nie podejmować żadnych decyzji, nie podejmować żadnych działań, póki nie dzieje się krzywda dla nikogo z domowników. Co mam tutaj na myśli, mówiąc krzywda? No jeżeli nikt nikogo nie bije, nikt nikogo nie maltretuje i dochodzi tylko do konfliktów między dorosłymi ludźmi, to według mnie nie jest to jeszcze krzywda. Oczywiście każdy z nas to będzie inaczej postrzegał, tak? Ta pierwsza osoba też może podjąć decyzję, że jeżeli według niej nie jest to już miejsce dla niej i ten związek po prostu nie jest tym, czego ona chce i nie jest w stanie i nie umie na dany moment, na tu i teraz w żaden sposób sobie poradzić, aby w tym związku dalej wytrwać. Różne mogą być tutaj scenariusze, znowu nie będę wszystkich wymieniała, to podejmuje decyzję o rozstaniu, ok? I są w tym związku dzieci. I teraz dzieci zostają z matką najczęściej, tak? Jeżeli tą pierwszą osobą jest kobieta, która weszła w ten rozwój, bardzo często tak jest, że to kobiety zaczynają od wchodzenia na tą ścieżkę w relacji, które są w relacji. Jeśli to jest kobieta, która weszła w ten rozwój i ona podejmuje decyzję o rozstaniu i tam są dzieci, to słuchajcie, jeżeli w momencie takim, gdzie rozstanie następuje i dzieci stają się kartą przetargową między tym dwojgiem ludzi, to dla mnie ten rozwój to nic nie wniósł tak naprawdę. I to, co jest najważniejsze, mówię wam to z własnej perspektywy, ponieważ na samym początku tak to u mnie wyglądało, że chciałam wymusić pewne zachowania, chciałam wymusić pewne działania na moim byłym partnerze. Były momenty, kiedy chciałam mu coś udowodnić i pokazać poprzez konkretne moje zachowania, konkretne moje słowa, konkretne moje czyny. Chciałam, bo czułam, że w ten sposób ja się poczuję lepiej. I co więcej, czego nie chciałam, to nie chciałam wziąć na siebie odpowiedzialności za to, za co mogę wziąć. Bo czułam, że to jest nie okej. Czułam, że to jest niesprawiedliwe. Czułam, że jeżeli ja weszłam na tą ścieżkę rozwoju osobistego, on nie wszedł i ja jeszcze mam brać na siebie, na swoje barki całą odpowiedzialność i to ja jeszcze mam być tą osobą, która prowadzi tą relację, czyli akceptować to, że on czasem będzie się pojawiał, a czasem nie. Akceptować różnego rodzaju jakieś inne zachowania, akceptować to, że on się spóźnia, akceptować to, że jakiegoś dnia przełoży spotkanie, chociaż ja mam coś zaplanowane. Bo może się tak zdarzyć, tak? Że ktoś ma zaplanowaną pracę albo ma zaplanowane spotkania, a były partner czy partnerka nie przyjeżdża po dzieci na czas, albo w ogóle nie przyjeżdża, albo przekłada spotkanie i wszystko się wali. I ja czułam to tak, że to jest niesprawiedliwe i to jest nie okej, że dlaczego miałabym ja tu siebie, swoją przestrzeń naginać, swoje granice, a on będzie sobie robił co chce. Więc chcę wam powiedzieć, co mi pomogło, ale to mi, to nie znaczy, że każdemu pomoże. Niech każdy z was weźmie z tego live'a to, co z nim zarezonuje. A jeżeli nic nie zarezonuje, to też jest okej, bo każdy z nas ma swoją ścieżkę, każdy z nas ma swoje życie. Mi bardzo mocno pomogło moment, w którym doszłam do wniosku, że zaczynam podejmować działania tylko z poziomu tu i teraz. Finał. Przestaję robić jakieś założenia, przestaję robić podejście na zasadzie, ja muszę sobie teraz ułożyć życie i przestrzeń, bo jeżeli się pojawi ktoś w jego życiu albo w moim życiu, to pewne rzeczy się zmienią, więc ja już zacznę działać z tej przestrzeni, jakby te osoby się pojawiły. Po co? Znam wiele ludzi, którzy właśnie w ten sposób funkcjonują i ja w ten sposób funkcjonowałam i w pewnym momencie sobie pomyślałam, dlaczego mam w ten sposób w ogóle działać, dlaczego ja mam coś zakładać z góry, jeśli się to jeszcze nie zadziało, jak się zadzieje, wtedy to się zmieni, dlaczego ja już mam przygotowywać grunt pod to, czyli takie tworzenie scenariuszu, że to się zadzieje, to ja już teraz będę tą osobą, którą byłabym wtedy, gdyby to się zadziało. I ja już z tego poziomu będę się tak zachowywać, będę podejmować takie działania, ja już z tego poziomu wyznaczę konkretne godziny, kiedy może się widzieć z dzieckiem. I teraz od nas tylko to zależy, jak my na to patrzymy i na ile my chcemy sobie pozwolić na stworzenie relacji z byłym partnerem czy partnerką po naszemu.
Bo często gdzieś się pojawia lęk i strach, że jeżeli my będziemy robić to po naszemu, jeżeli to będzie takie piękne i cudowne i wspaniałe, to potem nie da się tego odkręcić albo nie da się odwrócić. Jeżeli tak myślisz, to wiedz, że ja też tak myślałam. Ale to tak nie działa. Zawsze masz możliwość zmiany decyzji i dostosować pewne warunki do tego, co się dzieje na zewnątrz, do tego, jak wyglądają okoliczności. Zamiast zakładać i już z góry określać przez, najlepiej przez sąd, przez prawo, że tylko 2 dni w tygodniu, że tylko na 2 godziny, że jedne wakacje tak, a jedne święta tak i tak dalej, i tak dalej. Z każdą z tych rzeczy można się dogadać, jeżeli odsuwamy na bok emocje niskowibracyjne, jeżeli odsuniemy na bok żal, ból, lęk, strach, jeżeli przeniesiemy, odsuniemy je na chwilkę na bok i spojrzymy na daną sytuację, gdzie nadrzędnym celem jest dziecko, jeżeli dziecko ma więcej lat, bierzemy jego zdanie pod uwagę, czy ono ma ochotę, w jaki sposób, i nie przyjmujemy do siebie tego jako cios w plecy na zasadzie, o no tak, bo moja córka woli spędzić wakacje z ojcem, to ja teraz będę czuła się z tym źle, bo ona wybiera ojca, bo ona chce z nim spędzić czas zamiast ze mną, a w ogóle ze mną nie chce spędzić czasu, albo odwrotna sytuacja, kiedy to ojciec mówi, no tak, bo to już kolejne święta i znowu dziecko spędza czas z matką, a ja chcę je zabrać do siebie i tak dalej. Dziecko, nawet jeżeli jest dzieckiem, nawet jeżeli jest małe, to wciąż jest żywą istotą i wciąż ma uczucia. I dopóki nimi nie szastamy, możemy naprawdę stworzyć wspaniałą relację, nie będąc razem. Taką, która będzie po naszemu, a nie taką, która pasuje społeczeństwu, nie taką, która pasuje ludziom naokoło, nie taką, jakiej inni od nas oczekują. Ale wymaga to od nas stanięcia poza wszelkimi wzorcami, odsunięcia wzorców, odsunięcia doradców, podejmowania decyzji z tego, co jest dobre dla dziecka i odsuwania tej chęci takiego pojawiającego się zadośćuczynienia, że komuś chcemy coś teraz pokazać, że chcemy komuś w jakiś sposób szpilkę wbić. I tak jak powiedziałam, jak będzie to u mnie wyglądało, nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że ludzi dziwi to, jak wygląda nasza relacja na ten moment. Ludzie są zdziwieni, bo są nieprzyzwyczajeni do tego, żeby dwoje ludzi, nie będąc ze sobą, wychowywało w ten sposób dziecko. Ale dla mnie, patrząc na to z mojej strony, kiedy patrzę na to, co było rok temu, a na to, co jest teraz, to ja nie mam w ogóle żadnych wątpliwości, że to, co robimy teraz, jest dużo lepsze, bo nasza córka lepiej się czuje, bo nam jest łatwiej się dogadać, bo mamy odsunięte te żale i bóle na bok. One oczywiście z czasem się zmniejszają, wiadomo, na samym początku może być trudno, ale nie znaczy, że jest nierealne. Ja jakby nie miałam, nie znalazłam nigdzie żadnej podpowiedzi ani wskazówek na ten temat, że można to w ten sposób zrobić. Cały czas podążałam taką ścieżką i takim schematem, że jak się rozstajemy, to po pierwsze ustalamy godziny spotkań, ustalamy dni spotkań, trzymamy się sztywno grafiku, ustalamy kwotę wydatków, ustalamy, wszystko tak naprawdę ustalamy. I najlepiej, jakbyśmy się spotykali na korytarzu, przekazując sobie dziecko. I przerobiliśmy to. Powiem wam szczerze, że ja to przerabiałam. I wiem, że w tym przypadku to nie jest ta droga, którą chcę. Nie jest ta droga. Podejmuję świadomą decyzję, podejmuję świadome zobowiązanie, że jeżeli zdecydowaliśmy się na to dziecko, to ja nie chcę iść taką drogą. Nie chcę iść drogą taką, gdzie są niefajne uczucia, gdzie są niefajne emocje. Wierzę, że można znaleźć inne rozwiązanie. Wierzę, że można stworzyć takie dogadywanie się między sobą, kiedy jest rodzina, kiedy jest dziecko, aby to było dobre dla wszystkich. Aby to było z korzyścią dla wszystkich. A kiedy zaczną się zmieniać okoliczności, kiedy pojawi się ktoś trzeci,
czy to w życiu mojego byłego partnera, czy w moim, wciąż dla mnie, ale to jest moje patrzenie, nie mogę się wypowiadać za niego, w moim patrzeniu ważna będzie córka i to, co się będzie z nią działo. I nie chcę sytuacji takiej, żeby było jakiekolwiek tutaj szastanie dzieckiem, manewrowanie. Jeżeli ktokolwiek z Was był albo jest w sytuacji takiej, gdzie się rozstał z drugą osobą i tam są dzieci, to jeżeli przyjrzycie się temu głębiej, to zobaczycie, jak wiele osób było w to zaangażowanych, jak wiele podpowiedzi przychodziło i jak bardzo wszystko się nakręcało emocjonalnie. Jak bardzo to wszystko się nakręcało i powodowało, jak kula śniegu, która się stacza z góry, że było coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. W pewnym momencie to już człowiek nawet nie wie, czy to jest jego, czy to jest nie jego. W pewnym momencie po prostu przyjmuje się wszystkie rady jako nasze i zaczyna się z tego poziomu działać i z tego poziomu podejmować decyzje. I potem jest tak, jak jest. Także podsumowując, jeszcze raz chcę Wam powiedzieć, odnosząc się do tego, co jest w tytule live'u, że kiedy my jesteśmy w tych emocjach, kiedy jesteśmy targani tymi emocjami, wielu rzeczy nie widzimy zupełnie. I czasem jest tak, że jesteśmy targani tymi emocjami przez całą resztę życia po rozstaniu. I czasem zdarza się tak, że te emocje, które czujemy, stają się naszą tożsamością i stają się wytłumaczeniem dla naszych zachowań, wytłumaczeniem, dlaczego nasze życie się zmieniło, wytłumaczeniem i podstawą do tego, żeby każdemu wyjaśniać, że 10 lat temu, 15 lat temu ktoś nas zostawił, porzucił i dlatego my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I to jest każdego droga, tylko i wyłącznie. Ale kiedy jesteśmy w tym miejscu, to trudno jest zobaczyć cokolwiek innego, bo jesteśmy po prostu ubabrani po samą szyję w błocie i babrzemy się w tym błocie i babrzemy i babrzemy. Jeżeli chcemy w tą drogę iść, chcemy się dalej w tym babrać, ok, ale jeżeli chcemy z tego wyjść, to potrzebujemy wyjść z bagna, czyli wyjść z tych emocji, które nas otaczają, z tych, które powodują, że my się czujemy źle, stanąć obok, opłukać się, otrzepać i zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje, zobaczyć, co jest dla nas ważne. Bo ten ból, to wszystko, co jest, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie przeniesienie naszych oczekiwań z dzieciństwa na życie tu i teraz, na nasze dorosłe życie. I nie ma potrzeby, nie musi tak być. Można te oczekiwania zminimalizować, dając sobie to, co jest nam potrzebne, nie oczekując, że ktoś drugi nam to da. I jeżeli wtedy my jesteśmy pełni, nasza relacja wygląda zupełnie inaczej z drugą osobą. A kiedy spojrzymy sobie dużo, dużo wyżej, to zobaczymy, że po rozstaniu, kiedy następuje rozstanie, nieważne z czyjej decyzji, nieważne z czyjej strony, osoba, która pojawia się w naszym życiu, pojawia się w konkretnym celu, jej celem jest pokazanie nam pewnych rzeczy. Jej celem jest to, aby te rzeczy zostały wyciągnięte na wierzch, żebyśmy my je zobaczyli, żebyśmy mogli je zmienić, transformować i wskoczyć na wyższy poziom. I jeżeli z tego poziomu uznamy wartość, jaką dał nam dany związek, bo każdy związek coś w nasze życie wnosi. Każda osoba nam coś sobą pokazuje. To mogą być różne rzeczy. I kiedy to uznamy z poziomu serca i podziękujemy, wtedy pewne rzeczy puszczają. Mogłabym powiedzieć, że możecie to nazwać, że zostały one przerobione, jakkolwiek, ale potrzebujecie to poczuć w sobie, potrzebujecie to poczuć w sercu. I zacznie się wtedy robić lżej. Tak jakby coś się rozpuściło. I jesteśmy, myślę, że na fantastycznym momencie, w którym wiele rzeczy się zmienia na naszym świecie, w naszym świecie, więc to jest fantastyczny czas również na naszą transformację. Na to, abyśmy zaczęli patrzeć na życie jak na życie, które sami kreujemy, sami dla siebie, więc to, gdzie skupiamy naszą uwagę, tam skupiamy naszą energię. A gdzie skupiamy naszą energię, tam tej energii jest najwięcej. Moim zdaniem dobrze jest skupiać ją na tu i teraz i działać tylko z tej przestrzeni. Nie mówię, że to jest łatwe, bo nikt nas tego najczęściej nie uczy, ale to jest możliwe i to jest realne.
A tymczasem życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia i do zobaczenia. Pa, pa.